Cześć, jestem Igor. Zapraszam Was na kolejny odcinek Lekturki z Bożej Chmurki. Pastor Benjamin okazał się bardzo sympatycznym człowiekiem. Zabrał mnie do domu i zaopiekował się mną. Droga do plebanii była długa. Zwykle mamą pokonujemy ją rowerem, ale dziś z pastorem musiałem przejść ją na piechotę. To był jednak fascynujący spacer. Z Winnej Góry nie przedzieraliśmy się przez zarośnięte leśne ścieżki, ale szliśmy pięknymi alejkami. Nie było też drogi rowerowej, którą przyjechałem do Winnej Góry. Zamiast samochodów słychać było tętent koński kopyt i bryczki stukające po bruk. Nagle za drzewami zobaczyłem coś, czego zupełnie się nie spodziewałem. Na środku ogromnego ronda, które znam doskonale, stał pałac. Był tak piękny, że żadne ze zdjęć, które pokazywali mi rodzice, nie oddawało jego uroku. Wow, jest epicki, pomyślałem. Wiele razy jeździłem z chłopakami dookoła tego ronda, na rowerze, a ile razy siedzieliśmy na środku tego placu, a zaraz stoi tu prawdziwy, najprawdziwszy pałac. Dookoła spacerowały panie w długich sukniach, a służba biegała między pałacem a sąsiednimi zabudowaniami. Czy to naprawdę to miejsce, które tak dobrze znam? Usiedliśmy na parkowej ławeczce z widokiem na imponującą budowlę. Pastor zauważył mój zachwyt, ale też niedowierzenie, bo zapytał. Znasz to miejsce? Tak. Nie. W zasadzie to nie wiem. I tak faktycznie było. Bo przecież tydzień temu siedziałem z chłopakami na tym rondzie i wymienialiśmy się kolekcjonerskimi kartami. A zawsze w grudniu, kiedy siadam w salonie u mojej babci, ona żartuje, że ma w ogrodzie najpiękniejszą choinkę w całej wsi, bo z jej okna wielkie oświetlone bożonarodzeniowe drzewko stojące na środku ronda wygląda jakby stało u niej w ogrodzie. Teraz jednak to rondo zupełnie niczym nie przypominało mi tego, które znam. Pastor wstał z ławki, zerknął w kierunku pałacu i zaczął mi opowiadać pewną legendę. Książę, który mieszkał w tym pałacu, jest myśliwy. Kiedyś mieszkał oddalonej stąd o 50 km od leśnicy. Bory stabrawskie, w których teraz jesteśmy, były jednak jego własnością. Kiedyś wybrał się do tych lasów na polowanie, a gdy był już bardzo zmęczony, znalazł spokojne i malownicze miejsce, położył sobie pod głową kamień i zasnął. Kiedy spał, przyśnił mu się piękny pałacyk myśliwski, w którym mógłby odpoczywać po polowaniu. Książę postanowił zrealizować swój sen. Niebawem wykarczowano kawałek lasu i wybudowano letnią rezydencję księcia Karola. To była ogromna radość nie tylko dla księcia, ale dla całego dworu, który z czasem zaczął też przybywać w to urocze miejsce. Ludzie, którzy zaczęli się tu osiedlać, cieszyli się, że mają blisko siebie swojego księcia, piękną przyrodę i ten wyjątkowy spokój. Pastor wyciągnął ze swojego kosza tę samą kić winogron, co wcześniej, gdy próbował pogodzić Karola i Gustawa. Oderwał od niej kolejną kulkę i powiedział: radość to drugi z elementów owocu Ducha Świętego. Pan Bóg chce, aby nasze życie było pełne radości, tak jak letnia rezydencja dla księcia, który niedługo potem postanowił rozbudować pałacyk i przenieść się tu na stałe. Mieszkańcy cieszyli się, że będą już na stałe w pobliżu swojego władcy. Dlaczego? Bo jeśli poddani mają w pobliżu swojego pana, czują się bezpieczni i wiedzą, że jego wojsko zawsze stanie w obronie ludzi i miejscowości. Życie blisko księcia to także życie w dostatku, bo na dworze książęcym nigdy niczego nie brakuje. W końcu życie w pobliżu pałacu daje możliwości przebywania z księciem, spotykania go, słuchania i poznawania. Kto nie lubi spotykać i poznawać znanych wielkich ludzi? Dlatego przeprowadzka księcia była dla wszystkich wielką radością. Wydawali przyjęcia na jego cześć, przynosili mu podarunki i wiwatowali, kiedy przyjeżdżał traktem książęcym. W ten sposób wyrażali swoje szczęście. Bóg chce, aby nasze życie wypełnione było radością z powodu małych przyjemności, które spotykają nas na co dzień, ale przede wszystkim, żebyśmy cieszyli się z tego, że możemy żyć w Jego bliskości, jak ludzie chcieli żyć blisko księcia. Kiedy żyjesz blisko Boga, także możesz mieć poczucie bezpieczeństwa, żyć w dostatku i każdego dnia lepiej Go poznawać. Cieszysz się z tego? Jeśli nie, może brakuje na Twojej kiści tej drugiej kulki. Byłem wdzięczny pasterowi Benjaminowi, że opowiedział mi tę historię.
Jestem ciekawy, czego jeszcze będę mógł się od niego dowiedzieć. Dziękuję, że byliście ze mną. Z nadzieją zapraszam Was na kolejną część.